Dziś o akceptacji. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Akceptacja. Wyobraź sobie, że spotykasz się z koleżankami na wspólnym drinku. Rozmawiacie, jest miło, radośnie, śmiejecie się i raptem jedna z nich mówi, że słyszała o Tobie ostatnio pewną plotkę. Powtarza Ci ją, jest wyssana z palca i po prostu głupia, więc właściwie powinnaś o niej zapomnieć i dalej świetnie się bawić. Tymczasem Ty jesteś już z nimi tylko ciałem. Nadal niby się uśmiechasz i rozmawiasz, jakby nic się nie stało, ale Twój wewnętrzny głos zaczyna Cię męczyć i ziarno samodestrukcji zostało zasiane. Tracisz poczucie pewności siebie i własnej wartości. Wracasz do domu i rozkręcasz spiralę samonienawiści. Rozpamiętujesz wypowiedziane słowa raz po raz. Myślisz, zastanawiasz się, analizujesz, rozkminiasz, trawisz bez końca. Piszesz dalsze czarne scenariusze i zastanawiasz się, kto to mógł powiedzieć i dlaczego. Kto miał w tym interes i jaki. Zabijasz się swoimi myślami na temat wyimaginowanej plotki. Chciałbyś coś wyjaśnić, wytłumaczyć, ale stój, stop! Dlaczego zabijasz w ten sposób sam siebie? Kto powiedział, że to w ogóle miało miejsce? Kto zatrzymał się nad tym dłużej niż długość wypowiadanej plotki? Kto się zastanowił, czy to w ogóle jest prawda? Komu to przeszkadza? Kto ma z tym problem? Wiesz kto? Nikt. Tylko Ty. Przez swój wewnętrzny głos, swojego gremlina, czy też wewnętrznego krytyka. Znasz wiele osób, po których spłynęłoby to jak po kaczce. To dlaczego Ty taka czy taki nie jesteś? Dlaczego tak przejmujesz się opiniami innych na swój temat? Na temat tego, co o Tobie pomyślą czy powiedzą? Powodem jest brak akceptacji. Akceptacji samego siebie. Każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenie, inaczej mówi, myśli, odczuwa. Więc jeśli tacy jesteśmy różni, to też i różnie będziemy oceniali i analizowali. Jedni oceniają nas surowo, inni łagodnie. Dla jednych popełniliśmy błąd, dla innych tylko się potknęliśmy. Jedni nas pokochają, inni znienawidzą i to jest okej. Akceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Ułomnościami i zdolnościami, dobrocią i złośliwością, szczerością i zakłamaniem, empatią i brakiem wrażliwości. Jeśli zaakceptujesz to, kim jesteś, jaki jesteś, nikt i nic nie będzie w stanie Cię zranić. Masz prawo być taki, jaki jesteś. I przestań bez końca zastanawiać się, czy wszyscy są zadowoleni, czy wszystkim dogodziłeś. Nie ma takiej opcji. Zawsze coś komuś nie podpasuje, bo tacy są właśnie ludzie. Tobie też przecież nie wszystko zawsze pasuje. Więc jeśli ktoś powie na Twój temat coś, co nie do końca Ci się spodoba, weź głęboki wdech i powiedz: akceptuję i uwalniam, bo nie jest to moje. I zakończ tę nierówną walkę. Ludzie jak świat światem obmawiali. Jest to rodzaj samouwielbienia i podniesienia swojej własnej wartości. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo i tak zostaniesz w ich świadomości jedynie na krótką chwilę. Po wypowiedzeniu opinii na Twój temat zajmą się sobą. Tak jak ta koleżanka, która powtórzyła plotkę i zapomniała o niej, a Ty zepsułaś sobie humor na cały wieczór. Zaakceptuj siebie i wszystkie myśli, które tworzy Twój umysł. On to robi, aby Cię chronić. W momencie, gdy zaakceptujesz wszystkie czarne scenariusze w Twojej głowie, przestaniesz analizować i niszczyć siebie. Po prostu to zaakceptujesz. Akceptacja jest synonimem bezpieczeństwa, a jej brak – zagrożenia. Zaakceptuj swoje najczarniejsze myśli i scenariusze, a od razu poczujesz się lepiej i bezpieczniej, bo już nie wyda Ci się to takie straszne. Więc akceptuj siebie, swoje myśli i pozwól temu płynąć. Zostaw to. Ja Ci dziękuję, jeśli się podobało, jeśli trafiłam w temat, jeśli też miałeś czy miałeś podobną sytuację, napisz w komentarzu, jak sobie radzisz z podobnymi sytuacjami. A może znasz swój własny sposób na to, żeby nie analizować tego, co ludzie powiedzą na Twój temat. Już za tydzień zapraszam Cię na kolejną Energy Boost Środę. Nie mogę nie wspomnieć o moich patronach. Dziękuję, że ze mną jesteście. Jeśli Ty też chciałbyś
wesprzeć moje działania, możesz to zrobić na patronite.pl/cmigielska. Już za tydzień widzimy się ponownie.